Siemaneczku, jestem Pepetem Games. Witam Was na moim gospodarstwie. Dzisiaj zajrzyjmy sobie pod żyto. Wiecie, no, trzeba przemierzać, bo tu była zerwana gnojowica. Więc tak, bierzemy. Zależujemy sobie, ale nabytkę. Udało mi się kupić taką talerzówkę. Trzymetową. Trzymetową talerzóweczkę. Metrowo to tak wiecie nie wygląda. Ale 3 metry. 3 metry trochę lżejsze ramię i powiem szczerze, fajne, co pasuje mi, ma bałek z tyłu, co u mnie już brakowało. Ta różka kosztowała 8 tysięcy, naprawdę zajebistych pieniądze, które udało to wyrwać. Więc co, możemy nadejść? Wiadomo, case ma GPS-a założonego, więc możemy sobie GPS-em lecieć. Ten problem był, wiecie, bo mi się ktoś nie zdziwił, że case'em sobie używam GPS-a. Tu był kupowany GPS. A jeżeli mi tego wygrać, no to trudno. Nic na to człowiek nie poradzi. Może kiedyś się nauczę. Więc tak, mogę sobie GPS-em. Tak. 8000 z czego właśnie. Wiecie, no. Gości wystawiono mnie za 9100. Udało się naprawdę wyrywać i było w zajebistych pieniądzach. No bo gościu. Likwidował to gospodarstwo, czy tam ujmową maszynę, po prostu nie wiem, czy tam chodziło dokładnie. I postanowiłem, no, zaryzykować, kupić to. Tą talerzówkę. Bojałem się trochę, że ten case może mieć ciężko, no, troszeczkę powiem szczerze, ma. Odnośnie podniesienia, tak, bo już troszeczkę tak ma, niby na lekkie ramię, ale jednak tutaj ma te swoje lekkie mankamenty. Ale myślę, że niedługim czasie za jakiś tam maszynkę, jakiś większy ciągnik wpadnie. Mam taką cichą właśnie nadzieję. Taki jakiś ciągniczek większy, 110-chodny, może prawdopodobnie tutaj wpadnie. Tak, no 32 tysiące zostało na koncie, więc tutaj tak zbytnio zażyć nie możemy. Jest to podobne, wiecie, tutaj muszę podarżować. No bo dać obornik jeszcze i zaorać, więc taka trochę robota głupiego, że tak powiem, ktoś powie, no ale jednak tą gnojowicę, którą to zdawałem, muszę, a teraz tak, mam jeden dzień praktycznie, żeby nabić jeszcze obornik i jeszcze zaorać, więc tutaj no, troszeczkę kombinacji będzie pod tym względem, no ale myślę, że się to uda zrobić, ogarnąć to wszystko, trzeba nie mieścić odcinka. To niektórych, przepraszam, no nie udało mi się tego ogarnąć. Zajeba. Na właśnie wczorajszy dzień, no, od 3. To jest praktycznie setny odcinek. Tak, setny odcinek. Praktycznie przez 100 odcinków, 89 odcinków, to mieliście przerwę. No. Niestety, no, nieraz tak bywa, że no. Nie udało się. A mieliście farmę slajpa. Właśnie do farminga, więc myślę, że. Jakoś tam chwilę nie było. Farmę staw, jednak wiadomo, szybciej się to nagra niż tego farminga. Więc no tutaj dla mnie bez przygotowania jest, ale tutaj jednak trzeba przygotować, to wszystko to jednak to swoje robotę robi. Dobra, no jakoś tam miałem to fajnie zależy. Zależy też fajne. Troszeczkę wiecie, do wymiany będą. Ale tak, muszę też wystawić swoje maszyny, które posiadam, czyli pół dwójkę. Muszę wystawić także co tam jeszcze chyba? Agregat, bo agregat też będę chciał sprzedać. Wymienić coś na większe. Na większe jakieś tutaj większą maszynę. Jeśli chodzi do uprawki, po trochę jedzę. No bo jednak dużo aktywnego nie będę po trochę jedzę uprawiał. Tylko właśnie jakieś agregaci będę musiał kupić. I tak, po prostu żeby ta czyska już powoli miała troszeczkę mniej tej roboty, no bo tam to jednak już jest. Za małe chyba takie ciągniki do posiadania, co właśnie wrzucać tego case'a. Więc będziemy szukać teraz jakieś alternatywy, nie wiem, tam coś w granicach 3-6 metra upałówki typowej, aby jakoś miała ręce i nogi. Czy to się wypali, to nie wiem, wiadomo, że teraz mam trochę pieniędzy do zbierania. A dogadałem się w agencji, że dostałem, ale mam możliwość wykupu, zakupu maksymalnie do 2 lat. Więc jeszcze jako taką może przyszły sezon mi pozwoli na to, żeby ta ładowarka w końcu przybyła na gospodarstwo. No i troszeczkę jakiś tam rozwój większy był pod tym względem, bo naprawdę chciałbym tą ładowarkę tutaj mieć.
na jakąś ziemię się dokupić, więc tutaj plusik taki właśnie pod tym względem, ale to się wiąże z tym, że jeszcze tej zgrabiarki też nie będę mógł w razie wziąć, bo chciałbym, znaczy nie mógłbym, ale chciałbym to wziąć jako w jednej puli maszyn, czyli zgrabiarka i właśnie ładowarka, czy ta mini ładowarka, ale właśnie nie chciałem kupić albo razem. Więc teraz muszę trochę pokombinować pod tym względem, ale mam nadzieję, że coś tam wypali. Na później na wiosnę bardzo podobnie ta ładowarka już zabita, bo ja daję około 180 tysięcy ze swoich, no 200 tysięcy powiedzmy nawet, swoich pieniędzy, 200 tysięcy wykładami, 20-30 tysięcy wykładami właśnie agencja, bo to na modernizację. Więc trochę będę mógł sobie trochę ten park, mam powiedzieć, ja kupić naprawdę fajną nowkę maszynę w końcu, nie tylko kombinować pod tym względem byście używanymi, tylko taką małą nową ładowarkę kupić sobie za modernizację, bo teraz nowki na silnie karku nie łapie, jednak ta modernizacja troszeczkę bardziej mi pasowała się pod względem mini ładowarki, można powiedzieć, zresztą taka mini też w sumie nie jest, ale wiecie, to jest tylko z nazwy. Powiem tak, no zajebiście, że po to idzie. Ta robota. Tą talerzóweczką. Więc tutaj jeszcze można by wpaść z obornikiem, żeby tu już jednak też szybciej poszło. No, ale czy tak się uda, to nie wiem. Pod tym względem. Bo tylko miałem pomysł, na szczerze, tylko i wyłącznie na te talerzowanie. No, teraz muszę pomyśleć, bo tutaj już mam te pinkle porobić chyba już. To będę miał z głowy. Jakoś tu mniej więcej się przeciąć. Wiadomo, chciałem taką fajną ciąganą talerzówkę, ale to trochę przyciężka. No i na problemy bym miał case właśnie. Tak to sobie na spokojnie. Ponowakowi, no wiadomo, ja tam zwiększyłem chyba z 2 metrów, 2,5 metra, a 3 metry, no to już jest przez go większy, tak? Czekajcie, bo teraz to ja nie lubię. Szczególnie też kasę zrobić na właśnie wykupienie tamtej dzierżawy, żeby móc, żeby tak, muszę mieć kopalnię te 3 kawałki, które właśnie mam w dzierżawie. Tamte ropę będzie na zimę, pana, więc tutaj coś trzeba będzie jednak pokombinować. Ona kosztuje 70 tysięcy. Więc tam myślę, że w tym miesiącu już będzie szansa to wykupić. Po przewinięciu, mam nadzieję. Za mleko, wiecie, zarobek. Mam nadzieję, że jednak to będę już miał szansę z tym pieniędzmi, które jeszcze tutaj mam. Więc myślę, że będzie dobrze. Jest mi trochę pokombinować trzeba będzie, ale myślę, że będę w stanie dobrze zarobić za te byki, także teraz jest ponad chyba 6 tysięcy bodajże za byki, więc no to takiej tragedii w sumie to teraz nie ma, bo jednak teraz bym strzelać i coś tam pokombinować za byki, kupić odwagę, no ale może jeszcze muszę poprawać tym paru ludziom, czyli rodzinie, tak powiem. Rodzinie poddawać jeszcze te pieniądze za pożyczone raczej na obory. No, mocno inwestujemy, mocno, nie powiem, że nie. Pod tym względem, no, ale jednak rozwój musi być robiony, bo byście, ja bym się tak powiem w samym miejscu, a tego bym nie chciał. Bo i tak mi się zdaje, że mimo wszystko 100 odcinków to i tak nie jest jakiś ten rozwój mocny. Największy to może rozwój to był pod względem rzutnika, tak? Że jednak ten rzutnik był zakupiony i to dość mocno było patrzone pod tym względem. No ale całościowo tak szybko idziemy. Mi się zdaje, że jednak chyba nie. Więc no. Trzeba jakoś będzie kombinować pod tym względem. Dobra. Teraz tak, pyk. Teraz sobie tutaj cofniemy. Troszeczkę kijowo, bo jednak kuźwa, kierownicy sobie nie włączyłem, czyli teraz pani na kierownicy pojechała, tak to myślę, że
Kuźwa na klawiaturze kombinować, ale dobra. Nie ma tego złego, jakoś tutaj sobie to obrobimy. Tutaj wiecie, jak potarężuje, to tak nie będzie tak źle. Bo tak mówię, to będzie robione... Jeśli chodzi o oka robiona. Więc tutaj to nie ma takiej tragedii. Czekać, teraz byśmy wyjechali może tak, jednak już... Może jakoś tam tych bruzdek tak wytnio. Nie będzie mocno widać. Tak wiecie, no prawka jest ogólnie robiona na jakieś, nie wiem, 10, może 11 cm. No mi to nie potrzeba. Bo to wiadomo, była sieczka, no wiadomo, tutaj podobna wizyta troszeczkę zginęła, no ale jednak tą sieczkę miałem fajnie wyrobić. Zmieszać z tą glawą, żeby to jakoś miała ręce i nogi. Dlatego wiecie, no na zubę teraz, żeby tu wpaść pługiem. Może by to przykre, bo nie powiem, że nie. Ale jednak jeszcze ten obornik będzie dawany, no to trochę może być słabo. Więc lepiej nie ryzykować, przepalić trochę to paliwo. I to wszystko, no ale wiadomo. A, jeszcze co, poszły pieniądze. Poszło na właśnie 900 zł. Tam właśnie tam paliwo na... do case'a, tak? Więc mam cały zbiornik paliwa, no jeszcze. No trochę to wróżę pod paliwa, ale robota jednak robi. Nie taką złą. A powiem szczerze, ja mam mimo wszystko, jakichś ciągników wymieniam często, a powiem szczerze, jakiś większy ciągnik naprawdę by się jeszcze przydał. Pod te maszyny, może nie pod talerzem, tylko typowo iPada, pod odrzutnik. No chciałbym już mieć jakiś większy pół. Czy to piątkę, czy to czwórkę zagunów, obrotówkę. Właśnie. Ale zobaczymy, czy to mi wypali. To nie wiem. Czy będziemy mieli pieniążki, tak? Bo bez pieniążków to my sobie możemy tylko gdybać, nie inwestować. Więc wiem, że pieniążki muszą być. Ja będą planowane inwestycje, bo inaczej tutaj to nawet nie ma innej opcji. Dobra, teraz mamy tak, tu obrobione. To jest fajnie, bo będziemy mieli chyba praktycznie zrobione całe pole zrobione na odcinku, więc to mnie będzie zadowalało. Teraz tak, tutaj wjeżdżamy, także od razu opuszczamy i jest git. No ale wiecie, teraz naprawdę jak będę chciał kupować ciągnik, to będę szukał z nawigacją. Ja będę ewentualnie już zaraz dokupić nawigację do ciągnika, żebym już mógł mieć tą miłą teraz w tym case'ie. No, coś pięknego. Z tą nawigacją, no to mnie 10 tysięcy, to tam nie jest jakaś najcudowniejsza, no ale jednak już tam to jakieś prowadzenie ma. Wiem tak szczerze, no jest dużo tego, nie wiem jak to będzie. Jak to będzie długo trzymało, na razie chodzi. Chodzi i funkcjonuje, że tak powiem. Nic tu tragedii nie ma. Teraz tak, czekajcie, pytam teraz o sytuację związaną teraz z tym. Chyba tak trzeba będzie zrobić. Oj, trochę przy daleko. No i kuźwa, szkoda, że takiego nic nie kupiłem. Teraz tak, jakoś tak pojedziemy, zobaczymy. No jest kijowo, bo to jest taki, wiecie, no... Krzywóz tak zwany. Więc tak trochę średnio mi się tutaj będzie talerzować, no ale jakoś to trzeba nie potalerzować. Chciał czy nie chciał, trzeba talerzować. Na mimo wszystko. No ale pewnie mnie talerzować chyba. Swoją, no bo też jakoś będzie robiła na pewno lepiej niż nie jednak ta maszyna, która tu będzie. No a taka zarzutka ta bardzo będzie dużo robi, długo będzie trzymała, bo tak często nie talerzuje, grube. Najwięcej grube robię, no ale mówię, tutaj jest po ścielnisku, więc nie ścielnisku, tylko po sieczce, więc tak trzeba to właśnie zrobić. Będę tak uczyła, nie wiecie, wymieszać. A jeszcze to chciałem powiedzieć, no odnośnie maszyn, to chciałem powiedzieć jeszcze dodać, chyba raczej już nie. Na dużo wątków powiem i będzie później lipa. Czekajcie, teraz jak tam coś zrobił tak, pojechał w linii prostej, teraz tak cofnął, nie tak trochę mało ranie, chociaż niektórzy są mi takie asy. I tak sobie pojechali. Trochę było na i to wszystko, żeby to już można było fajna GPS sobie tutaj nadać.
No dobra, powiedzmy, że takiego nie jest tam aż tak. Ile się nie patrzy na to. O, coś takiego. Nie wiem, jak to będzie czułka sobie dawać radę pod tym względem, no ale zobaczymy. Z tym tą talerzówką, no ale wiecie, no wybrawanie było już. Teraz tak, no jeszcze muszę powapnować wszystkie pola, które pozostały tam obok gospodarstwa. To trochę roboty mam. Teraz tej roboty tego czasu zbytnio nie ma. No więc trzeba coś jakoś improwizować. No myślę, że tak gdzieś do czwartku. Mniej więcej, no myślę, że dwa tygodnie teraz gdzieś jakaś robota na pewno jakaś będzie. Może tak bliżej nie będę miał czasu, a zbytnio tak się gdzieś, wiecie, nie ogarniać. Ale myślę, że już środek. Mimo, że jest Boże ciało. Może za jakoś tam sobie ogarnę to wszystko i będę mógł sobie na spokojnie ponagrywać trochę na lekki zapas, tak? Nie wiem, trochę to brzmi dziwnie, że Boże ciało ja sobie będę nagrywał, no ale czas się jakoś tutaj ratować pod tym względem, no i co zrobić. No teraz na pewno wiem, że będę musiał przetrząsnąć sobie siano i poprawić. I popasować na odcinku prawdopodobnie. Taki sobie odcinek nie zrobimy. Właśnie mówię, no i ten petrol nie będzie. Ten opór jest pełno. Więc coś tu będzie trzeba poimprowizować. Pod tym względem. Dobra, jakoś to się przetniemy. Będzie to jakoś w miarę równo. Wiadomo, pan mi to by bardziej pasował tutaj robić pod kątem. Ale, że tutaj się nie da tak zrobić zbytnio. Czekajcie, ja chciałem zobaczyć to jedną rzecz. Maga zaorania. Nawiezienie 50%, tak? To mi się podoba to pole. I szczerze, że jest wapnowane. Także nawóz dać. To jest pole. Ja sobie wezmę do dzierżawy, bo ona mnie koci. Ona będzie z wykupem na pewno. Jeśli chcę mieć ten fajny taki landzik. No bo patrzcie. No fajny to był taki fajny land był, tak? Bo gospodarstw. I mówię, to było zajebiste. Tutaj jest wartość 45 tysięcy. 45 tysięcy. No teraz na tym mówię. Momentnie mam teren. Ten 199, a to jest inne 198. A pole inne 196, dobra, zobaczymy. Ile tam będą goście chcieli za tę dzierżawę? 196. Farmland 196, tak? Nad 199. Kurwa, teraz weź to znaj. Nie lubię tego. Czekajcie, inaczej. Zobaczmy po cenie. 4836. 45. 85. Tu. Jedziemy. Kurwa, te leasingi są tak drogie. Nie rozumiem tego, kurwa. Wszystkiego. No, to będzie wędrówka dzierżawy. I trzeba nie pogadać, gdzie będzie można połączyć to sobie razem. Już by było zajebiście. To na pewno wtedy będą sobie to wszystko jakoś ładnie poogarniać. Jeśli obornicie zaraz się załada, to na to trudno jeszcze nie poimprowizować, ale tam znajomica się załada. Czyli będzie powoli tylko to ogarniać. Tak patrząc, to mi się znaleźć chyba tych dzierżaw, aż tak dużo nie mam. I mam tych dzierżaw ogólnie. Mamy dzierżaw leasingu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To, no trochę mamy, ale nie aż tak dużo mamy. Z tym ma takiej tragedii. Będziemy wykupywać, tak?
Będziemy wykopywać, no bo inaczej to się nie da, tak? Więc no. Mam czas się jakoś porozwijać. No to będzie akurat po całości widzieć, że to wtedy zajebiście. Będziemy można trochę będzie poimprowizować. To wszystko. No jest, trochę to będzie kombinowania. Nie wiem, wiadomo, powinienem robić tak, że nie wiem, gadałem się tu i tu, że nie wiem, tyle idę na dzierżawę, tak? Najgorzej to są te dzierżawy najdłuższe. Że taka trochę lipa jest, no ale. No nic, tak na to człowiek nie poradzi. Na czasie jakoś ratować. Mi się zdaje, że będzie fajny kawałek, bo jak to się połączy razem. Od razu. Więc powinno, to, powinno mieć to jakoś swój urok, mi się zdaje, mimo wszystko. Chyba, nie przedłużam. W dzisiejszym odcinku byłby to na tyle. Jeśli takiego nie wiem, się spodoba, stracie pierwszy komentarz, dzięki za oglądanie. I trzymajcie się z następnego odcinka. Na razie. Cześć.